Trzy dni niezwykłych wrażeń z pogranicza zróżnicowanych artystycznych nurtów i zastrzyk pozytywnej sportowej energii. Tegoroczną edycję Dni Jaworzna można streścić w trzech hasłach. Włącz się, baw się, rusz się. Formuła imprezy była wyjątkowa. Obok oferty kulturalnej skierowanej do miłośników sztuki i fanów muzyki w najlepszym wydaniu, kryjącej się pod wspólnym hasłem baw się, przygotowano coś specjalnego dla aktywnych mieszkańców miasta. Wszystko po to, by zachęcić ich do wyjścia z domu i rozszerzyć ofertę kojarzoną dotąd wyłącznie z plenerowym graniem. Dni miast po pierwsze nie różnią się od siebie, a po drugie polegają na tym, żeby zaproponować mieszkańcom swoisty festyn z 3-4 zespołami i rozejściem się do domów. Nam natomiast zależało na tym, aby tych mieszkańców integrować. Zrobiliśmy w tym roku pierwszy krok, zmieniliśmy nieco formułę Dni Jaworzna. Mamy nadzieję, że w kolejnych latach uda nam się tą formułę rozszerzać. Po to właśnie, aby po pierwsze mieszkańców integrować, a po drugie ich aktywizować. Podobnie uważa Weronika, która na koncert wybrała się z przyjaciółmi. Jej zdaniem taka impreza to świetny pomysł. Można spędzać z znajomymi dużo czasu, bawić się dobrze, no i poznawać nowych ludzi na przykład. Można również spędzać czas aktywnie. Wachlarz możliwości zaoferowanych pod hasłem Rusz się był bardzo szeroki. Tegoroczne Dni Miasta to przede wszystkim aktywność mieszkańców. Przedstawiliśmy mieszkańcom wiele propozycji sportowo-rekreacyjnych i bardzo się cieszymy, ponieważ bardzo aktywnie wzięli w nich udział. Były i rozgrywki w grach zespołowych, jak siatkówka, koszykówka, piłka nożna. Były też propozycje dla tych, którzy chcą i lubią jeździć na rowerach. Były też inne propozycje. W sumie ponad 1000 mieszkańców wzięło udział w tych wszystkich naszych propozycjach. Ale to nie wszystko. Specjalną ofertę przygotowano także dla tych, którzy koncentrują się na pracy i rozwoju zawodowym. Do 15 sierpnia trwa konkurs pod nazwą Filmowy Casting dla Ludzi z Energią, którego ideą jest promocja utalentowanych jaworznian. Wystarczy nagrać krótką prezentację, wrzucić ją na profil miasta na Facebooku i zbierać znaczki Lubię to. Zwycięzca konkursu otrzyma niekonwencjonalną nagrodę, a mianowicie będzie to coś w rodzaju multimedialnego CV. Nagramy z tą osobą 3-minutowy profesjonalny materiał filmowy, który będzie promował tą osobę z elementami Jaworzna, tak aby ten film również dla nas był swoistą wizytówką miasta, w którym mieszkają ludzie z energią. Energią, która podczas tegorocznych Dni Jaworzna udzieliła się wszystkim. Niezależnie od wieku, zainteresowań i pomysłów na spędzenie wolnego czasu.